Dozoru Miejskiego. Jest z nami prezes Nacjonalnego Transportu Miejskiego, jest także dyrektor Rządowego Transportu, dyrektor Grzegorz Misiorny, panie prezesie Posiłku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z pewnością spotykamy się, żeby Państwo usłyszeć, jak w ogóle działa rower po tygodniu niespełna od otwarcia i po pierwszych dniach. Zacznę może od tego, że szaleństwo nie ma końca i trochę myślę, że Państwo wszyscy widzą na ulicach. Wczoraj, proszę Państwa, po pierwsze, że padł rekord w Łodzi, to jest jakby jedna sprawa. Po drugie, że padł rekord w Polsce. Po trzecie, że w ogóle padł rekord jakiegokolwiek wyniku, jeżeli chodzi o otwarcie systemu roweru miejskiego w naszym kraju, chyba w Europie, z tego co sprawdziliśmy również. 13 652 wypożyczenia, to są prawie 14 wypożyczeń każdego roweru dziennie. To są wypożyczenia udane, które były dokonane z podróży przez użytkowników. Fenomenalny wynik takiego. Myśmy startu jeszcze nie mieli do tej pory. Jedno z innych miast dzierżyło palmę pierwszeństwa 12 wypożyczeń jednego roweru dziennie. W tej chwili 14 to jest absolutny rekord w Polsce, który jest naprawdę oszałamiający. Tak jak przy otwarciu apelowaliśmy i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że są pewnego rodzaju niedogodności i użytkownicy spotykają się z różnymi problemami. My na tym bardzo mocno pracujemy. Gwarantuję Państwu, że są to rzeczy, które są jakby policzalne, zdiagnozowane i my wiemy, że one się po prostu w ciągu paru dni pokończą. Jest dość duża też jakby taka nauka użytkowników tego systemu. Wiele użytkowników jeszcze cały czas nie wie, jak korzystać. Mamy bardzo dużo zgłoszeń do biura obsługi klienta, użytkowników, którzy założyli konto, ale go nie zasilili, chcieli pożyczyć rower. Więc te wszystkie elementy składają się na pewnego rodzaju jakąś taką pulę, być może zdarzeń ze stacją, które nie kończą się udanym wypożyczeniem, ale ta tendencja jest, ta spada. Powiedzmy w ciągu ostatnich dwóch dni zauważyliśmy około 30% spadek tych nieudanych jakby takich prób, więc wiemy, że tak naprawdę to zmierza w dobrym kierunku. My wiemy, co, które elementy należy jeszcze dooptymalizować, jeżeli chodzi o infrastrukturę na stacjach, systemy, więc gwarantuję Państwu, że to jest, myślę, że taki przejściowy okres przyszłego tygodnia, bym zakładał, i naprawdę przyszły weekend będziemy mogli się cieszyć już dużo większą swobodą funkcjonowania. Natomiast cały czas pamiętajmy, Szanowni Państwo, 14 wypożyczeń roweru dziennie na rower, gdzie przejażdżka trwa około 20-30 minut, to każdy rower jest średnio około 6-7 godzin dziennie w podróży, więc nie mogą nas dziwić stacje, które są puste. Jakoś ci użytkownicy sobie radzą, pewnie to są bardziej wytrwali. Nowi użytkownicy czy starsze osoby być może właśnie te mechaniczne problemy mniej cierpliwie pokonują. My jesteśmy ogromnie zadowoleni z tego, natomiast pracujemy nad tym, zapewniam, że nie spoczywamy na laurach, żeby w ciągu maksymalnie do końca przyszłego tygodnia te wszystkie takie drobne rzeczy, choroby wieku dziecięcego, jak my mówimy, przy każdym systemie, przy każdym otwarciu wyeliminować. Skala ich po prostu może wynikać tylko ze skali systemu i skali popularności, frekwencji. Mierząc wszystkie wypożyczenia, też centrum miasta jest absolutnie reprezentacyjne. 5 najbardziej popularnych stacji, 4 z nich mieści się na ulicy Piotrkowskiej, 5 przy manufakturze, każda z nich ma największe obłożenie. Te liczby Państwo dostaną w komunikacie zaraz po konferencji prasowej. Natomiast generalnie co do startu, naprawdę, Szanowni Państwo, pomimo tych małych takich wyzwań technicznych, które mam nadzieję, że się skończą niedługo, wiemy, że się skończą, to jest to najlepszy start roweru miejskiego w Polsce, jaki my mamy na razie od 2012 roku. A czy Wy reagujecie na takie bieżące problemy, że na przykład w centrum nie ma, poczekaj, no doczekam, że w centrum nie ma, ale jest bardzo dużo rowerów na Rytkini, na Dąbrowie. Czy można te z Dąbrowy przewieźć do centrum? Absolutnie tak, w tej chwili jakby 3 auta, które pracują na 124 godziny na dobę w Łodzi, które przewożą te rowery i relokują. Zwrócę uwagę na dwa elementy, to co powiedziałem. Pamiętajmy, że te rowery są bardzo dużo w podróży. Ciężko jakby wymagać, żebyśmy zrzucali z rowerów użytkowników po to, żeby jakby zapewnić stację. Natomiast procesem, który my robimy, to jest absolutnie, tutaj musimy się zbroić w cierpliwość około miesiąca do półtorej. Po otwarciu każdego miasta analizujemy sobie bardzo dokładnie, zrzucając co godzinę obłożenie stacji do naszego systemu, żeby zobaczyć, które stacje są priorytetowe, najbardziej obciążone, które są takie, które się relokują naturalnie, albo te, które potrzebują dowozu rowerów. Gwarantuję Państwu, że po miesiącu, półtorej my będziemy wiedzieć, jak miasto funkcjonuje, bo to chodzi o to, żeby zbadać ten rytm miasta. I to jest tendencja, która jest w każdym mieście. Określamy sobie priorytetowe stacje, mniej jakby powiedzmy takie narażone na obciążenia, czy niedoładowania, i takie, które się naturalnie balansują. Więc to jest proces, który my potrzebujemy jednak paru tygodni, żeby to zrobić. Natomiast w tej chwili oczywiście dyspozytor dwóch, który obsługuje Łódź i 3 auta jeżdżą 24 godziny na dobę, natomiast my reagujemy bardzo mocno na ręcznym sterowaniu, można powiedzieć. Natomiast pamiętajmy, no te 6-7 godzin rowerów podróży codziennie, no powoduje, że trudno oczekiwać, że one będą zapełnione na stacjach. Cieszmy się, że one jeżdżą i korzystają z nich użytkownicy, niż to, żeby one stały w stacjach i stacje ładnie wyglądały, bo to nie jest. Ci panowie zostają, te podobno 5 panów stoi i pilnuje tych stacji najbardziej przeszczanych, udziela instrukcji, to jak to wygląda? Przepraszam bardzo, jeszcze raz pytanie. To są pracownicy firmy. Tak, widząc jakby tutaj może nie tyle problemy, tylko jakby pytania od naszych użytkowników. Po pierwsze dołożyliśmy i przedłużyliśmy jeszcze akcję informatorów. 10 osób będzie stało przy stacjach różnych, bo to będą rotacyjne stacje w Łodzi przez najbliższe jeszcze tydzień czasu.
No jak również bardzo to chciałem podkreślić, zachęcamy bardzo mocno łodzian do korzystania z naszej aplikacji. Ona niesamowicie ułatwia życie użytkownikom, zdecydowanie upraszcza wypożyczenie. Tam znajdują się wszystkie informacje, tam możemy również zweryfikować, czy wypożyczenie, a przede wszystkim zwrot roweru był skuteczny, bo automatycznie w czasie rzeczywistym pojawia nam się sygnał, informacja o zwrocie roweru. Zachęcamy do tego i przez uczenia się systemu. Zapoznajmy się z regulaminem, ze stroną, z wszystkimi pytaniami najważniejszymi. Widzimy takie właśnie zdarzenia, gdzie ludzie oczekują, że rower będzie działał, nie mają zasilonego konta. Jakby to jest efekt nowości nauki jakby systemu, ale to mówię, tak jak wspominaliśmy, 2-3 tygodnie to jest nowość w mieście, to jest coś, czego użytkownicy się uczą. A są takie sytuacje, które trzeba przenieść albo które, z których nie korzysta? Ja myślę, że po 2 tygodniu czasu to jest zbyt wcześnie, żeby mówić o tym, które lokalizacje się nie sprawdziły, a które nie, natomiast to jest z pewnością też element tego, co my w tej chwili sobie traktujemy i pewnie po paru miesiącach, bardziej bym powiedział, będzie moment, żeby się zastanowić wspólnie z miastem, czy niektóre stacje przenieść, czy zostawić. Zobaczymy, jakie będzie obłożenie. Część mieszkańców ma problem z wypinaniem tych rowerów. Sam to osobiście widziałem kilkukrotnie. Czy to wiąże się z tym, że oni nie znają do końca jeszcze tego systemu, się z nim nie zapoznali, czy to jest jakaś usterka, nad którą wy pracujecie? Na to składa się kilka elementów. Po pierwsze, tak jak powtarzamy, cały czas ta infrastruktura jest fabrycznie nowa. Niektóre zamki są mocniej ścięte. Myśmy te, które zdiagnozowaliśmy w ciągu właśnie tygodnia, chcemy po prostu ustawić tak, po prostu, żeby one służyły do wygodnego wypinania i wpinania rowerów. To jest jedna rzecz. Druga to jest faktycznie kolejność ruchów, czy jakaś taka po prostu troszkę zbyt szybkie robienie pewnych czynności na stacji powoduje czasami, że te rowery są zablokowane, niewypożyczane. Zdarza się również, że wyłącza się taka blokada kradzieżowa, o której użytkownicy nie wiedzą. Przy momencie wypożyczenia z terminala należy może nie tyle odczekać parę sekund, ale poczekać na ten sygnał dźwiękowy i tą lampkę, która ma ułatwić użytkownikom. Bardzo często jest tak, że użytkownicy stojąc 2 osoby wypożyczają wcześniej ten rower, szarpią z elektrozamka. Wtedy zamek po prostu blokuje go na jakieś 3 minuty jako blokada antykradzieżowa. Ale to są te rzeczy, które widzimy, że użytkownicy coraz bardziej się uczą, to po prostu to jest kwestia czasu. Panie dyrektorze, jeszcze coś pytania? Pan prezes już tutaj wszystko powiedział. Cały czas monitorujemy, obserwujemy. To co Państwo słyszeli, sukces, najwięcej wypożyczeń w kraju. Jeśli chodzi o alokację rowerów, też jak najbardziej obserwujemy. Też nie będziemy podejmować od razu gwałtownych ruchów. Patrzymy, gdzie tych rowerów jest najwięcej zostawiane, które stacje stoją puste. Będziemy monitorować to i potem już interweniować w ten sposób, żeby ta alokacja była odpowiednio kierowana tych rowerów. Jednocześnie też będziemy zastanawiać się i nad zmianą lokalizacji ewentualnie niektórych stacji, gdzie wyjdą te potrzeby. Wyjdzie to nam z badań w ogóle całego tego rynku rowerowego, jak mieszkańcy poruszają się i w których lokalizacjach te stacje powinny być zlokalizowane. No, nie przewidujemy konsultacji, bo to wyjdzie nam, jeśli mamy wszystkie rowery, posiadają GPS, będziemy mieli, którędy mieszkańcy poruszają się, do jakich obiektów zmierzają najczęściej, więc na podstawie obserwacji i zebranych danych z tego, jak mieszkańcy Łodzi poruszają się tymi rowerami, będzie można określić, gdzie jest największe zapotrzebowanie, w których miejscach te stacje powinny się znajdować.